Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję za Państwa obecność na dzisiejszej uroczystości otwarcia Centrum Edukacyjnego Centrum Edukacji Technicznej firmy HAS, warsztata szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych imieniem Stanisława Staszica. W pierwszej kolejności pragnę powitać i przedstawić Państwu współorganizatora dzisiejszego wydarzenia, pana Andrzeja Łaszczaka, dyrektora działu projektu firmy Ablaplan. Pragnę obecnie przedstawić Państwa i powitać na dzisiejszej uroczystości. Czyli witam pana starostę powiatu pińczewskiego Zbigniewa Kierkowskiego. Witam pana Ryszarda Barno. On się powiedział, że spóźnił, bo jest na spotkaniu również Święta Niepodległości w Ośrodku Specjalnym, ale powiedział, że nas odwiedzi tutaj. Witam panią Katarzynę Nowacką, świętokrzyskiego kuratora oświaty. Witam Wiolettę Usnarską, sekretarza powiatu pińczewskiego. Witam pana Ireneusza Gałuszkę, przewodniczącego Rady Powiatu. Witam członków zarządu Rady Powiatu, pana Bogusława Hałdę, pana Michała Leszczyńskiego. Witam wójtów gminy Złota, pana Tadeusza Słupka. Witam Mirosława Walaska, wójta gminy Michałów. Witam pana Piotra Żołądka, radnego sejmiku wojewódzkiego. Witam radnych powiatu pińczewskiego, panią Teresę Sienkiewicz-Rek, radną powiatu. Witam panią Hannę Mitkę-Marszalik, pana Jana Bębenka, pana Szczepana Bujnego, pana Marcina Wojniaka i pana Andrzeja Głogowca. Witam koordynatora projektów, które realizowały projekty warsztata szkolne, panią Małgorzatę Dymek i panią Monikę Strojną. Witam pana Mariusza Pęcherzyk, dyrektora serwisu firmy Ablaplan. Tutaj muszę dopowiem, że pan Mariusz jest naszym absolwentem i pracuje właśnie w tej firmie Ablaplan. Witam dyrektorów szkół, panią Annę Golik, dyrektora liceum ogólnokształcącego. Witam panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Annę Gawrońską. Witam panią dyrektor szkoły podstawowej, Ilonę Modrzewiecką. Tutaj zaproszenia wysłaliśmy do wszystkich szkół podstawowych, niemniej jednak z różnych przyczyn po prostu dyrektorzy nie przybyli. Witam przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych panią Ewelinę Chrzanowską i wiceprzewodniczącą panią Iwonę Wach. Proszę Państwa, tutaj pracodawcy również otrzymali zaproszenia z całego terenu tutaj Pińczowa i spoza Pińczowa. No niemniej potwierdzali, że będą obecni, no niemniej jednak nie dotarli z różnych przyczyn. Szanowni Państwo, dzisiejsze wydarzenie jest ważne dla warsztatów, dla szkoły, ważne dla powiatu i dla regionu. Pierwsze takie Centrum Edukacji Technicznej w województwie świętokrzyskim. Jest to skuteczny efekt współpracy władz samorządowych, organu nadzoru pedagogicznego, dyrekcji szkoły oraz przedstawicieli sektora gospodarczego. Powstanie Centrum Edukacji Technicznej to realizacja naszego wspólnego zadania kształcenia zawodowego dla rynku pracy. To sposób na rozwiązywanie problemu ograniczenia rozwoju przedsiębiorstw z uwagi na trudności pozyskiwania wykwalifikowanej kadry. Oj, przepraszam, bo tutaj jeszcze pokazują pana sekretarza gminy Marcina Kozłowskiego. Witam. Później bym dokonał, panie Marcinie. Czyli tutaj, jak wspomniałem, że to sposób na rozwiązywanie problemu ograniczenia rozwoju przedsiębiorstw z uwagi na trudności związane z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry, ponieważ wdrażając centrum będziemy podnosić poziom kształcenia naszych przyszłych operatorów obrabiarek numerycznych.
a także tym samym będą wspomagani nauczyciele w tym zakresie. Warsztaty szkolne w Zespole Szkół Zawodowych istnieją od początku powstania szkoły, czyli tutaj powstały w 1962 roku, czyli proszę Państwa, patrząc 60 lat temu. Jest to długi, długi okres, przez który praktycznie nie było wykonywane większych remontów. I tutaj te warsztaty oczywiście są priorytetem były, jakże również fundamentem naszej szkoły, ponieważ jest to szkolnictwo zawodowe. Jednak przez ostatnie 10 lat problemem dla placówki był zły stan techniczny budynku warsztatu, a także przestarzałe wyposażenie. Pamiętam, jak z kierownikiem warsztatów szkolnych marzyliśmy o nowoczesnych warsztatach. I jeżdżąc po ościennych powiatach warsztaty, żeśmy z zazdrością patrzyli na wyposażenie, jak i na bazę lokalową. Ale tutaj zawsze, żeby zrobić jakieś remont, zawsze problemy finansowe były, no bo wiadomo rzeczą, że środki tutaj, bardzo duże środki wchodziły do wyposażenia, jak również do remontu. I proszę Państwa, tu okazało się, że pan starosta Zbigniew Kierkowski jest naszym wielkim sprzymierzeńcem i możemy na niego liczyć. I w roku 2018 i 2019 władze powiatu pińczowskiego dzięki unijnemu dofinansowaniu przeprowadziły modernizację i doposażenie warsztatów szkolnych w ramach projektu podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach. Oczywiście tutaj organem prowadzącym był powiat pińczowski i tutaj było doposażenie dydaktyczne i infrastrukturalne. Tutaj Państwo słyszeli, że wartość tego projektu wynosiła 3 miliony złotych. W ramach tego remontu zostały przebudowane pomieszczenia, jak również zostało wprowadzone i zakupione nowe wyposażenie. W następnych latach był realizowany projekt kompetencje zawodowe na miarę pracodawców w pińczowskim Staszicu, którego celem było podniesienie jakości kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów, a także podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Obecnie projekty, które realizuje Starostwo Powiatowe, to poprawa efektywności energetycznej budynków warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. W hali warsztatowej prace tutaj, gdzie jesteśmy, prace zostały zakończone, a obecnie trwają w budynku administracyjno-socjalnym. Głównym koordynatorem tych projektów była pani Małgorzata Dymek, jak również pomagała pani Monika Strojna. Dziękuję paniom za współpracę, mnogość wyczerpujących, ale owocnych spotkań. Podczas modernizacji warsztatów musieliśmy jednocześnie realizować zajęcia praktyczne z uczniami. Należało je zorganizować w innym miejscu, to też wymagało odpowiedniego planowania, chociażby przeniesienia maszyn i zorganizowania tych warsztatów, aby można było przeprowadzić egzaminy zawodowe dla uczniów. W tym momencie chciałbym podziękować kierownikowi warsztatu szkolnych, panu Bogusławowi Plackowi i pracującym tutaj nauczycielom za pracę. Wiem, że na początku te wszystkie działania były przytłaczające, ale efekt końcowy po modernizacji zrekompensował wszelkie bolączki. Pierwszym momentem, że warto było, to był moment, który pozwolił nam na poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o nową kwalifikację, czyli operatora obrabiarek skrawających, CNC. I w czerwcu tego roku 20 uczniów przystąpiło z trzeciej klasy technikum, przystąpiło już do tych egzaminów. I efekt pozytywny, czyli egzamin zdało 16 uczniów, czyli proszę Państwa 80%. I jest możliwość teraz, żeby w przyszłym roku kończąc szkołę, mogli uzyskać pracę tak w naszym powiecie, bądź też w województwie. Powstała również pracownia łączenia elementów, czyli tak zwana spawalnia, wyposażona w instalację wentylacyjną, w której znajduje się 6 stanowisk spawalniczych z mobilnymi wyciągami. I w przyszłym roku zamierzam otworzyć nowy zawód w technikum 5-letnim, technik spawalnictwa. Tutaj po rozmowach, konsultacjach z pracodawcami mam pozytywną opinię i podejrzewam, że tak Powiatowy Urząd Pracy, jak również Wojewódzka Rada Zatrudnienia udzieli nam pozytywnego
pozytywnej opinii. W przyszłym roku, tak mówię, Szanowni Państwo, wiem, że musimy dbać o szkołę, o warsztaty i cały czas staramy się to robić, by je doskonalić. Pragnę w tym miejscu podziękować zarządowi powiatu pińczowskiemu na czele z panem starostą Zbigniewem Kierkowskim. Dziękuję radnym powiatowym za wspieranie działań, które sprzyjają rozwojowi szkoły. Dziękuję wszystkim, którzy nas pomagali przy realizacji wyżej wymienionych działań. Najważniejszym dla nas bowiem celem jest stworzenie warunków do nauki dla naszych uczniów w ramach szkolnictwa zawodowego, tak aby oni płynnie przechodzili na rynek pracy. Zapewniona będzie wtedy harmonia między zapotrzebowaniem firm na pracownika o odpowiedniej, konkretnej wiedzy i umiejętnościach, a prowadzoną edukacją zawodową. Dlatego kształcenie zawodowe dla rynku pracy to dobry kierunek, to klucz do sukcesu edukacji. To szansa na jakość kształcenia zawodowego, jak również na efektywną współpracę z pracodawcami. I w trosce o tą wysoką jakość niezbędne jest wspomaganie szkoły. Więc bardzo prosimy o życzliwość, wyrozumiałość, ponieważ ona motywuje i przekłada się na rozwój szkoły. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, ta dzisiejsza uroczystość otwarcia tego Centrum Edukacyjnego HASA jest kolejnym krokiem w rozwoju tej szkoły, która, jak już tu Państwo słyszeliście, leży naprawdę na sercu władzom powiatu pińczowskiego. I to jest kolejny etap, ale etap, który nie byłby możliwy, gdyby nie te decyzje podjęte 4 lata temu, gdzie Rada Powiatu powiedziała, że dysponując takim potencjałem w Zespole Szkół Zawodowych musimy tą szkołę dźwignąć i postawić ją na nogi i ukierunkować w najnowocześniejszym kierunku. I tak też się stało. Możliwości finansowe pozyskania środków z Unii spowodowały to, że 3 projekty, bo one były kompatybilne. Zaczęło się od tego pierwszego, o którym mówił pan dyrektor, potem były uzupełniane, a dzisiaj mogliście Państwo zobaczyć końcówkę trzeciego, kolejnego projektu, który jakby zamyka unowocześnienie tej bazy w Zespole Szkół Zawodowych. Dodatkowo w międzyczasie pojawiła się możliwość stworzenia boiska wielofunkcyjnego. Z Ministerstwa Sportu pozyskaliśmy też potężne środki i to boisko już funkcjonuje, także w przeciągu 4 lat powiat z zewnętrznych środków i wkładów własnych ponad 8 milionów przeznaczył na tą szkołę, czyli Zespół Szkół Zawodowych, po to, aby ona była perełką w województwie świętokrzyskim, bo rzeczywiście teraz te warunki lokalowe, ten cały areał i to, czym dysponuje szkoła, stawią w jednym z pierwszych szeregów w województwie świętokrzyskim. Jeżeli dzisiaj słyszę, że to jest pierwsze centrum w województwie świętokrzyskim, a w Polsce jest ich 33, ile dobrze, 6 już, to znamy chyba. Także wchodzimy do pierwszej ligi. To jest wielka nobilitacja dla tej szkoły, dla nauczycieli. Ja tu z panią Małgosią Dymek, z Moniką Stroiną wiele razy byłem i wiem, jak się nauczyciele angażują, czy nie mówiąc o dyrekcji, ale pan Placek przeżywa i ja nie wiem, czy on tyle energii, pracy wkłada w własnym domu, co tutaj w tych warsztatach. Tu naprawdę było wszystko pilnowane, za wysoko gniazdko, niżej gniazdko, w lewo 20 centymetrów. Tutaj na tym potężnym obiekcie nie było najmniejszej rzeczy, której pan Placek by nie dojrzał. Panie kierowniku, serdecznie dziękujemy. Kieruję fajnym zespołem i dlatego tak dyrektorowi jest tutaj miło dyrektorować, mając taki zespół nauczycieli i tych nauczycieli od zawodu. Dlatego oprócz tych starych rzeczy, które unowocześniliśmy, bo tak naprawdę w tym budynku były tylko ściany i dach nawet był częściowo zmieniany, odnowiliśmy wszystkie sale potrzebne do nauki zawodu, postawione są na najnowocześniejszym poziomie. I dodatkowo ten smaczek w postaci tych obrabiarek CNC i tej sali projektowania do tych obrabiarek. Tak naprawdę tokarz, szlifierz kojarzy nam się z niebieskim fartuchem, opary, oleju, dymu, głośno. Natomiast dzisiaj to się odbywa właśnie
przy komputerach, tutaj przegrywa na pendrive'a, to co stworzył na monitorze ekranu, przechodzi do kolejnej sali, wkłada w odpowiednie gniazdko i wciska Enter i już robią się najnowocześniejsze elementy do wymyślonych przez uczniów albo przez projektantów najnowocześniejszych maszyn, jakie sobie tylko można wymyślić. Ja ze swojej strony jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wspierali. Gorąco dziękuję Radzie Powiatu, bo mając takich radnych można robić takie wielkie rzeczy. Tak się złożyło, że akurat mieszkańcy powiatu pińczowskiego, mając do dyspozycji wiele kandydatów, wybierają tych najwłaściwszych, a potem przekłada się to na takie elementy, jak dzisiaj otwieramy, czyli te najnowocześniejsze, gdzie możemy się pochwalić, że jesteśmy w czołówce województwa świętokrzyskiego i w czołówce w Polsce, mogąc tutaj szkolić najlepszych operatorów, najnowocześniejszych obrabiarek CNC amerykańskiej firmy HAS. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, trzymam kciuki i obiecuję, że tu jeszcze niejedną złotówkę zainwestujemy. Wszystkiego dobrego panie dyrektorze, tak trzymać, a my pana wspieramy. Panie Aniu, jeszcze pani zaprasza panią dyrektor. A dlaczego nie? Małgosia, no ja. Małgosia, Monika. O, pani. Oczywiście, pani ma Ale to długo się tak. Tak, a proszę to biorę. Tak, a ty? Proszę podać. Pokaz detalu w formie gadżetu. Takie odwzorowanie szkoły z napisem i z dzisiejszą datą. Więc jeżeli ktoś z państwa by chciał, to śmiało. Okej, to zaczniemy tutaj. Ja się podejrzę, jeżeli ktoś z państwa chciałby zobaczyć, to też ten centra, ale to też jest w formie oleju. Tylko że to już są takie zależności. Ta woda to zmniejsza tarcie. Do czego to chodzi? Ręcznie tam idzie coś ustawić, zamiast nas tutaj...